Znaleźć wartości sześciu funkcji trygonometrycznych kąta alfa na poniższym rysunku. No, na pewno Wasze zdziwienie budzi ta liczba 6. Co to jest za sześć funkcji trygonometrycznych? Przecież do tej pory poznaliśmy dopiero trzy funkcje trygonometryczne, przynajmniej o trzech funkcjach mówiłem w dotychczasowych kilku filmach. Za chwilę się to wszystko wyjaśni, powiem Wam, co to są te dodatkowe funkcje, których jeszcze nie znaliśmy do tej pory, ale zaczniemy od obliczenia wartości tych trzech funkcji, które znamy. W tym celu musimy najpierw określić, jaką rolę Pełnią odpowiednie boki w stosunku do kąta prostego i w stosunku do kąta alfa. No ten najdłuższy bok, który leży naprzeciwko kąta prostego, to wiemy, że to jest przeciwprostokątna. To jest przeciwprostokątna. Oprócz tego mamy dwie przyprostokątne. Jest jedna przyprostokątna, która leży naprzeciwko. Tego kąta alfa. Ona leży przeciwko kąta alfa, czyli to jest przyprostokątna przeciwległa. Przeciwległa w stosunku do kąta alfa, którego funkcje trygonometryczne chcemy obliczać. No i mamy wreszcie tę przyprostokątną tutaj, drugie ramię kąta prostego, i to jest przyprostokątna przyległa. Ona przylega do kąta alfa, jest jednocześnie bokiem. Ramieniem kąta prostego jednocześnie z ramieniem kąta alfa, więc to jest przyprostokątna przyległa do kąta alfa. No skoro już wiemy, jakie funkcje pełnią odpowiednie boki, no to teraz możemy obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych, no bo wiemy, że trzeba po prostu podzielić pewne długości przez siebie. Wiemy, że sinus alfa to jest stosunek dwóch liczb, to jest stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej. Czyli 12 podzielone przez długość przeciwprostokątnej, a długość przeciwprostokątnej to jest 13, czyli tutaj będziemy mieli w mianowniku 13. Dalej, cosinus kąta alfa to jest stosunek długości przyprostokątnej przyległej do kąta, czyli tej, czyli to jest 5, podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez 13. No i wreszcie mamy tangens. Tangens kąta alfa to jest stosunek przyprostokątnych. Tej przyprostokątnej, która leży naprzeciwko kąta alfa, czyli tej, która ma długość 12 do przyprostokątnej przyległej do kąta alfa, czyli tej, która ma długość 5. No i to są wartości tych trzech funkcji trygonometrycznych, które poznaliśmy w poprzednich filmach. A teraz powiem wam o trzech pozostałych funkcjach trygonometrycznych, które są zdefiniowane również jako stosunki odpowiednich boków i są zdefiniowane dokładnie jako odwrotności tych stosunków, które już tutaj są napisane. Czyli mamy po kolei. Najpierw mamy funkcję, która się nazywa cosecans. Cosecans alfa to jest odwrotność tego stosunku, który definiuje sinus alfa. Czyli to jest stosunek przeciwprostokątnej, długości przeciwprostokątnej, do przyprostokątnej przyległej. Czyli to jest dokładnie odwrotność tego stosunku, który definiował sinus alfa, więc możemy napisać, że to jest 1 przez sinus alfa odwrotność wartości sinus alfa. Tak samo dla kosinusa mamy do pary funkcję, która się nazywa sekans. Czyli do pary do sinusa jest kosekans, a do pary do kosinusa jest funkcja sekans. I ona również jest zdefiniowana jako odwrotność tego stosunku, czyli to jest stosunek długości przeciwprostokątnej do przyprostokątnej przyległej do kąta alfa, czyli to jest znowu odwrotność wartości funkcji cosinus. No i dalej mamy na końcu funkcję kotangens, kotangens alfa, która jest odwrotnością tego stosunku. Czyli to jest stosunek długości przyprostokątnych przyległej do przeciwległej. Czyli to jest odwrotność wartości funkcji tangens. No i teraz te funkcje sinus, cosinus, tangens i kotangens to są takie funkcje, które. Bardzo często pojawiają się w zadaniach i to są funkcje powszechnie znane i powszechnie używane, i będą się pojawiały dalej w kolejnych filmach i będziemy rozwiązywać zadania z ich użyciem. Natomiast te funkcje sekans i kosekans są używane zdecydowanie rzadziej. No i ja tutaj podałem ich definicję tak dla porządku, w ramach może takiej trochę ciekawostki, żebyście wiedzieli, co to jest, jakbyście kiedyś zobaczyli cosecans i sekans, żebyście wiedzieli, co to jest za funkcja. Te funkcje, których będziemy najczęściej używać, to są funkcje sinus, cosinus, tangens i kotangens i to są te funkcje, o których na pewno uczycie się w szkole.